I jaka jest przyszłość? To czysta kartka papieru, na której rysujemy kreski, ale czasami osuwa nam się ręka i kreski nie wychodzą tak, jakbyśmy chcieli. Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic. Kto nie wie, dokąd zmierza, nigdy nigdzie nie dojdzie. Przeznaczenie jest dla frajerów. To tylko nędzna wymówka, żeby pozwolić, aby sprawy same się toczyły, zamiast wziąć je we własne ręce. Nie pozwól sobą manipulować. To nie od kogoś zależy twoje życie, tylko od ciebie samego. Nie zwracaj uwagi na opinie innych. Jeżeli jest coś, co chcesz robić, to rób to cały czas. Nieważne, czy jest to opłacalne, czy nie. To, jak je pokierujesz, to tylko i wyłącznie twoja sprawa. Chciałem cię zrobić pewną zmianę i lekko zmienić otoczenie, żeby opowiedzieć o swojej dzisiejszej historii, ale niestety... Od paru dni w mojej miejscowości występują dość gwałtowne wiatry, a ja nie chciałbym, żeby moje audio zostało w pewien sposób zanieczyszczone. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu, mam do was małą prośbę. Jeżeli podobają wam się moje filmy, proszę was, byście udostępniali je znajomym. Może dzięki temu uda wam się powiększyć nasze grono widzów, przez co kanał będzie się rozwijał, a ja będę za to bardzo wdzięczny. I to w zasadzie chyba tyle. Przejdźmy do historii, ale pozwólcie, że najpierw sobie siądę. Zaczęło się to od pewnego konkursu, który był organizowany w województwie świętokrzyskim, a nasza szkoła postanowiła wziąć udział. Z racji tego, że jestem osobą, która nie potrafi trochę odmówić, zwłaszcza nauczycielom, to powiedziałem, że zrobię materiał na ten konkurs, ponieważ był to konkurs filmowy i traktował on o ruchu drogowym, uzależnieniach i szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Tak naprawdę, kto mógł sobie wybrać jakiś zakres, to taki sobie miał. No i miałem na to do zrobienia 2 tygodnie, ponieważ były wtedy ferie zimowe, ale sobie o tym trochę zapomniałem, a 2 dni po przyjściu od sfery zimowych był termin do oddania tego filmu. No i dzień po przyjściu przyszła do mnie nauczycielka, do której się zgłosiłem i zapytała się mnie, gdzie jest ten film. A ja powiedziałem, że będzie następnego dnia, a ona powiedziała, że musi być następnego dnia, ponieważ następnego dnia jest termin ostateczny. No i skończyło się na tym, że ten film został zrobiony w przeciągu 4 godzin i trzeba sobie szczerze powiedzieć, on był bardzo agresywny. Wybrałem sobie jako temat ludzi palących i to był naprawdę film atakujący tych ludzi. No i następnego dnia zdarzyła się taka sytuacja, że nie mogłem znaleźć tej nauczycielki, u której byłem, żeby oddać jej ten film, więc poszedłem zanieść go do innego nauczyciela, który się pode mnie podpisał jako opiekun, no i wysłaliśmy ten film. I na nieszczęście, kiedy zaniósł już papiery, odnalazła się ta nauczycielka i zapytała się, czy mam ten film. A ja powiedziałem, że mam, tylko że dałem już innemu nauczycielowi. I było widać, że trochę była zdenerwowana z tego powodu, no ale co miałem zrobić? Przecież termin ostateczny już był, nie było co innego zrobić. Z racji tego, że ta nauczycielka była na mnie jeszcze trochę zdenerwowana po całym fakcie, postanowiłem, że poprawię jej humor i pójdę do innego konkursu filmowego, jaki aktualnie był, czyli to było Szkoła Zawodowa Mój Wybór, jak pamiętam to się nazywało. No i postanowiłem też przygotować film na ten temat. No i tak też pojechaliśmy na rozdanie nagród tego pierwszego konkursu, gdzie jeszcze podczas gali obejrzeliśmy filmy pozostałych uczestników. Później jury mieli około pół godziny, żeby podliczyć wszystkie punkty i wreszcie wyłonić zwycięzcę. No i kiedy już wróciliśmy na rozdanie nagród, mieliśmy właśnie takie myśli, że
ale przecież to są Kielce, muszą wygrać Kielce, bo przecież tak musi być, taka jest kolej rzeczy. No i po części to się nawet zgodziło, ponieważ trzecie miejsce zajęła jakaś szkoła ekonomiczna w Kielcach, no to myślimy, o, Kielce już wygrały. Drugie miejsce zajęło jakieś liceum w Kielcach, czy jakoś tak, no mówimy, o, już Kielce wygrały, jak nic. Pierwsze miejsce zajął Maciej Kwietniewski. Jaki ja byłem wtedy uradowany, piszczałem jak mała dziewczynka, po prostu kiedy tylko to usłyszałem, to taki jest, krzyknąłem, ale to był taki właśnie piskliwy strasznie krzyk, takiego, którego chyba jeszcze nigdy mi się nie udało z siebie wydobyć i do tej pory nie potrafiłem go powtórzyć. I powiedzmy właśnie, że to był ten mój najlepszy dzień w życiu, po prostu to zdobycie nagrody i powiedzmy, że to był już ten moment, kiedy pomyślałem sobie, przecież i tak już kręcę na YouTubie, bo to były czasy pierwszego Beatwolfa tak w ogóle, przecież i tak kręcę na YouTubie. Więc może by zainwestować w coś lepszego, jakiś lepszy aparat, może jakieś tło fotograficzne, coś, jakieś profesjonalne rzeczy, może dzięki temu zdobędę większą publiczność, no bo wiecie, to wtedy było takie myślenie, że większa publiczność na pewno zostanie zdobyta techniką i bogactwem sprzętu. W sumie dalej też tak myślę, aktualnie myśląc z tym kanałem, ale teraz jest to lepsze i mi się wydaje, że to jednak będzie ta karta przetargowa. No i kiedy właśnie nastroje opadły, miesiąc później, kiedy przechodziliśmy z klasy do klasy, podszedł do mnie nasz wychowawca i powiedział, że wygrałem konkurs. Ja mówię, no tak, wiem, że wygrałem konkurs, przecież byłem miesiąc temu na rozdaniu. Ale nie, wygrałeś inny konkurs. Okazało się, że kiedy wysłałem film na jeden konkurs i potem na ten drugi konkurs, żeby polepszyć stosunki z moją nauczycielką, to koniec końców ten drugi film też wygrał. A dokładnie wygrał właśnie jakby poziom wojewódzki, żeby potem wskoczyć na poziom krajowy. Ale to nie był jeszcze koniec tej przygody, ponieważ jak wiemy, no wygrałem etap wojewódzki, więc prac musi być 16 i one wchodzą do etapu krajowego. I skończyło się na tym, że zakwalifikowałem się na podium właśnie tego etapu krajowego, z czego byłem uradowany już totalnie, bo wiecie, najpierw wygrana w wojewódzkim, a teraz będzie wygrana w krajowym, co się w końcu nie stało, ale zaraz o tym powiem. Pojechaliśmy właśnie na rozdanie nagród w Warszawie właśnie tego konkursu, no i koniec końców skończyło się na tym, że zająłem trzecie miejsce, co i tak jest całkiem dużym osiągnięciem, jeżeli chodzi o etap krajowy. W drugiej klasie niestety już nie miałem tyle szczęścia, ponieważ jak pamiętam podszedłem do około 3 konkursów, a drugi zająłem trzecie miejsce na szczeblu wojewódzkim, przez co to też było pewne osiągnięcie. Ale bardzo mi się podobał wtedy ten konkurs, ponieważ przed tym mieliśmy jakąś taką 2-godzinną pogadankę na temat bezpieczeństwa w internecie, jakichś hakerach i tych sprawach i można było dyskutować, a ja bardzo lubię dyskutować na takie tematy, dlatego też udzielałem się bardzo dużo. Skończyło się na tym, że ja byłem takim głównym złym na tej całej dyskusji, przez co wszyscy myśleli, że ja jestem tam tylko po to, żeby fałszować innym informacje. Ale koniec końców, kiedy wychodziłem na scenę po swoją nagrodę za trzecie miejsce, wszyscy bili mi brawo i chwalili za to, że tak bardzo udzielałem się w dyskusji. No i przejdźmy teraz do aktualnego trzeciego roku, ponieważ ponownie zdobyłem całkiem duże osiągnięcie, a to był konkurs krajowy zwany Zapomnij Rosiju. Sprawa była prosta. Jedna osoba musiała stworzyć film na temat swojego miasta, a druga zrobić test z rosyjskiego. Problem był w tym, a raczej problem. Wymogiem nie było, żeby dwie osoby robiły film czy robiły test, dlatego też koleżanka zajęła się testem, a ja zająłem się filmem. I sprawa wyszła taka, że nawet nie pozwoliłem swoim opiekunom czegoś spróbować zrobić z tym filmem. To miała być tylko i wyłącznie moja wizja, tak jak w sumie zawsze, bo dzięki temu no, wygrałem parę konkursów, więc chyba będzie okej. No i koniec końców powiem wam, że chyba się udało, ponieważ zajęliśmy drugie miejsce, przez co byłem po raz kolejny raz uradowany. No i niestety od tamtego czasu nie było jakiegoś większego konkursu, więc do żadnego nie przystąpiłem. Jedyne co mi pozostaje w międzyczasie to robić dla was filmy i trenować z filmami fabularnymi, żeby móc dostać się na moje wymarzone studia. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o tę historię, to prawdopodobnie już nie mam nic do dodania. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem Beatwolf, a to był vlog o filmie. Trzymajcie się i na razie.